do the whole thing from the top. Odpalaj, odpalaj. Zaczynamy. Idealnie. Hi everybody and welcome to the Day of the Dead portion of the show. Jesteś Tim Schafer. Tim, pochwal się, jaką grę robisz dla Xboxa obecnie. Tom Bernard. Poza Bernardem. I Tom. Dzięki, Jay. Tylko coś przerywa ci dźwięk czy mi? We love Cappy Games at Day of the Devs. They've been making incredible games for 20 years up in Toronto. You might know them for games like Below. Coś u nich, prawda? No, artefakci coś. Maybe you know their incredible puzzle games like Grindstone and Might and Magic Clash of Heroes. Well, if you're in the latter, we're very excited to announce their next great puzzle game. Tartak poszedł. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Tartak. Hi, I'm Eileen from Cappy Tartak Games. Sobie poszedł. And I'm Dan, Cappy's creative director. We're so thrilled today to be able to give you a first look. Pamiętacie, jak Capybara Games robiło dobre gry? Releasing Grindstone. Yeah. Introducing Battle Vision Network. To nie robili. Już nie pamiętam. A więc tak. Ale Capybara to okay. Było... Co robiło Capybara? Sprawdźcie, co robiło Capybara. Capybara robiło... EVN fuses cozy color matching puzzle gameplay with deep turn-based tactics to test players in fast-paced online battles. Hej, Musiel. Sorry, zawiniałem rolę. Nawet... It's a 1v1 puzzle battle in the galaxy's most watched sport. Super Brothers, Gordon Sorcery, EP, Don't Starve, Shipwreck. Don't Starve, proszę. No. Might and Magic Clash of Heroes. O. No, to Don't Starve to oni nie robili. Super Time Force Ultra? Też. Ma za sobą logo pudełko z Below, więc może... To będzie trwało chyba nie całą godzinę. Dla Giko. A Below też jest od... Grindstone, jakiś Creature Crunch też. Grindstone to jest tak komórkowe, nie? Co to łączenie tych... To też wygląda grindstone'owo trochę. Tartak poszedł bez pożegnania, walczył jak mógł, ale niestety ciało go pokonało. The flesh is weak. Dusza chciało, ale tak, ale flesh jest weak. Gameplay is simple enough to jump into. Myślicie, że to będzie jak rok temu, że Dev pokaże 5 gier i reszta urodzinki? Może tak być. Może tak być. Charismatic captains front each team. U jakiej rodzinki? Big personalities of outsized power. Rodzinki. Time-turning special abilities. Ale gra. Tak, Day of the Devs to jest taki, to już jest bardzo indyki. When building the wild world of BVN, we weren't just influenced by our own game Clash of Heroes. We're also inspired by the theatricality and spectacle of Eurovision. Cappy's art team has outdone themselves with a fantastic roster of hand-drawn and hand-drawn characters in fashionable and collectible outfits. Battlevision Network is a live, season-based game with new twists, new characters, fresh rankings, and various surprises emerging every season. Nie, było, było sporo fajnych rzeczy, tylko no, jeżeli faktycznie ktoś spodziewał się samych bangersów przez 3 godziny, no to... Lubię, jak ktoś mówi, że jest season-based. Coś. Że ma bazę taką, przyprawioną bazę, tak? Tak, przyprawiona baza. No. Tak jak młodzież teraz mówi, że o, ale baza, no, ale żeś przyprawił. Baza. Się cieszę, że Civilization 7 będzie na Switcha. No to jest taka dobra gra na Switcha. Gdzie on jest? Gdzie on siedzi? Jaki kraj wygląda tak, ten za nim? Nic w Stanach. This is Ken? No też było. To było, on mówił Jeff, że będzie więcej o tej grze. Powtórka? W Day of the Devs, tak. To jest Tartak. Tartak chciał się wspinać. Hi, I'm Emmerich from the Game Bakers. Maybe you know us for Fury or Haven. Emmerich. Fury was a hack and slash and even an RPG. Emmerich.
but both were games for freedom. Dźwięk mają spieprzony, no. Od samego początku tak jest. No. Today I'm presenting our next game, Cairn. Coś z kompresją. Final part of our Freedom Trilogy. In Cairn, you play an alpinist who's climbing a deadly mountain. No, no, coś. You put your life at risk to reach a summit that nobody reached before. You are obsessed by this ascent, and you are climbing. Tak, to free ja też mam nadzieję, że to nie będzie miało fabuły. Cairn is what żadnych kartek do szukania, żadnych nagrań do słuchania. Mike? Ja sprawdziłem, czy nie ma go za plecami. You can climb absolutely everywhere. As long as you manage to keep your balance and stamina. Musisz balansować staminę. If you are careless, you fall. Falling. Oh shit. Again the same route or mapka fajnie wygląda. Trying over and over. To make it, you have to push yourself. To jest getting over it with babka wspinaczka, tak? Ciekawe, czy masz jakiś czas, czy może po prostu bez końca próbować. Oh shit, taki quick event nawet ten QTE jest do... QTE. Jesteś prawie na szczycie. Nie ten szczyt, kobieto! Nie edżuj tak. Pomyliłaś szczyty. Thanks for watching. Cairn to jest bardzo dziwny tytuł do zapamiętania. Celcycki. Celcycki? Celcycki. Aim, shoot. Fire. You may also recognize one of the developers' voices from their wildly popular YouTube channel. From Nanopark Studios and IM8Bit Presents, prepare yourself for... Wait for it. World Premiere. Co to jest? Co to jest? Jakieś Pokemony, tylko w takiej dziwnej... Mogą być Pokemoncy. Tam było jakieś Tamagotchi, które pękło. Kolorki. Właśnie wszystko jest w takim różu, no. Nawet przerywa muzyka jak na tym, jak na Game Boyu, kiedy baterie padały. To chyba nie do końca jest z tej gry. Wiem, to jest akurat ten stream. In Sapphire Valley, the company Hanapet. Strasznie blisko są kamery. Twarze tych osób. Nie wiem, czy jest jakaś fobia zbyt bliskich twarzy na kamerze, ale można czyścić pieska i dać mu spać. I muzyczką leczyć rzeczy na drzewie i strzykawką wstrzykiwać. To jest totalnie jakieś takie rozbudowane Tamagotchi, no. To jest jakiś Dr. Layton? Nie, to jest jakiś taki Tamagotchi podkręcony do 12. Mieliście kiedyś Tamagotchi? Tak. No. Oryginalny. Damn. By już pan na tym, na ośce. Jakbyś teraz to znalazł. Ciekawie, ile chodzi taki OG Tamagotchi. No, to jest ciekawe. Difficulty of dealing with customers or talking to people in general, to their rivalry with a fellow recruit. Cztery. A może $4, a to wiemy, że już ponad 100 zł. No, emeryturę bym mógł przejść. Czy dziecko się liczy jak Tamagotchi? Well, jak bardzo byłbyś rozczarowany, gdyby umarło? Bardzo rozbudowane. Nie, bo są konsekwencje. Bardzo rozbudowane Tamagotchi. Bardzo rozbudowane Tamagotchi. Along the way, mysterious occurrences will begin to surface, and we will encounter. Nie wiedziałem, że na Game Boy wychodzą nowe gry. Nie wychodzą. To jest na najmocniejsze sprzęty komputerowe, jaki świat widział. Ale na Game Boy Advance chyba była paleta kolorów wyższa, nie? Była. Mhm. No właśnie. Bo oryginalny to miał taki zielony. Mhm. Tak, tak, nie no, mówimy o nie oryginalnym Game Boyu, tylko tam o Advance. And we just hope you have fun playing. And thanks for checking out. Ja też mam nadzieję, tylko odsuńcie się trochę dalej od kamery.
Ray od monitora odsuń, no. Peta El Runner. Peta El Runner. Developed in Shanghai by Polar People for ethically competing to animal runners. A może to są Stany? To może być jakaś Kalifornia Południowa. Mi to wygląda na Meksyk, to wzgórze. Mi to w ogóle wygląda na Izrael, nie chcę tego mówić na głos, ale... A, no to możliwe. Ma. Boże drogi, czemu takie jakieś strachy na noc? Hi. 我是卡纳的，DarkWorld创意总监王永贺。嗯，好的。我们团队有氧工作室来自于中国上海，团队的目标是带给全球玩家有趣且有深度的叙事。是个杜夫卡，科马迪奥瓦。很荣幸。什么？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 什么
jest stworzone, żeby kupca streamował, ale nie żeby grał w swoim czasie. First person psychological thriller, który ja mam codziennie, każdego dnia. Wystarczy, że się obudzisz. Wystarczy, że się obudzę. W sumie nawet nie. O, pan se leży na chodniku. Rysunki ładne. Czasami Japończycy przesadzają w dziwności. To są Chińczycy akurat, ale tak. Japończycy przesadzają w dziwności. Oczekuję od nich, że gry będą absolutnie... Tak, absolutnie dziwne. Nie policzyłem, czy się zgadzają. Dziwne, ale czasami oni po prostu podkręcają tę dziwność do 12 i gra się robi dla mnie po prostu nie... Nie przejrzysta? Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie. Speedrun 06. Speedrun 06. Myślę, że nie zauważymy. Widzimy. Jakim cudem to jest wtorek? U kupca. W którym miejscu? Ale są telewizory. No to co? Są telewizory, to wtorek. Ojej. Czy cię coś ominęło? Nie, Harnold. Tak naprawdę to nie. Boże, to jeszcze miał też na Xboxa logo. Yes. To już 4 gry chyba. Jakie widzą na Xbox? Quest, pamiętasz Spelunky 2? Quest? Nie będę kłamał. Próbowałem grać w Spelunky, ale to nie jest moja herbata. Dobra, Quest odpadł. Nie, czekajcie. Ja jestem. Spelunky 2, jak graliśmy w kopie, to była tak dobra rzecz. No mówię, ja jakoś, nie wiem, nie zażarło u mnie. To dziwne, bo to ma taki, dla mnie to jest gra trochę w stylu Izaczków. Tak, tak, wie, ale no mówię, z jakiegoś powodu nie zażarło. Okej. Okay. Pamiętasz, Musielo, naszą serię ze Spelunky 2? Kurczę, to było tak fajne. Ile było odcinków? Kilka. Nie wiem, czy to... 3, 4, jakoś tyle nagraliśmy. Muszę zerknąć, bo na pewno nie widziałem. Piu, piu. Others are quite large, with expansive worlds to explore. But every single game is a complete experience, from its opening title screen to its ending. To jest jakiś taki zestaw gier, tak? Ale ze Spektruma. Jak Quest czasami ginął i wracał jako duch, pamiętam. I remember. His company's history spans from 1982 to 1990, and the games get more technically advanced as the years go on. Okay, czyli przechodzisz też taką fazę, tak gry, nie? To tak jak dzieciaka po prostu przeprowadzać przez wszystkie gry od Fantastic Spectrum. Fajne, chciałbym to spróbować.
Ciekawe. We devised a strict 32 color palette as well as audio restrictions to make you feel like you're in the world of UFO 50, no matter which game you're playing. Gulsy, goblinsy, Transylwanie. We were happy to build on modern game design and genres, and we strive to make sure that each game felt like a unique experience. Annapurna była. Annapurna była film u Jeffa. Fresh experiences. We like to think that UFO Soft was a company that was ahead of its time. All the games are unlocked from the start, so you can explore the game way. Every game's not going to be everyone's favorite, but figuring out which games you like is part of the fun. With so much variety, you're sure to find something to get lost in, whether you prefer fast-paced action games. Game over, Kupser over. Taki, tak się mówiło. Słyszałem o tym. O, to wygląda fajnie. Jak się nazywały te gry? Kurczę, jak się nazywało? Nie, 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 to konkretna seria. Nie pamiętam. We're very excited to finally. To była jedna minuta, jak poszedłem na siku i była wtedy Annapurna. Wow. Ktoś ustrzelił. To nie było Street of Rage, to było jakieś, to się nazywa, to inna była. A może to było Street of Rage? Damn it. UFO 5.0. 50 gier jest, no. September 18th. Okej. Should be a pretty familiar face. Nie jestem zły na ten tytuł. Nevertheless, it's still a world premiere. So take it away, Spry Fox. Final Fight to była fajna seria, no. Z Hagarem. Aha. Co to jest? To jest sequel Don't Starve, się nazywa. No Starve. Właśnie, just Starve, tak? Mhm, Starve. Ale to wygląda jak Don't Starve. Tak, wiem. Onboarding? To brzmi brudno. Jakieś piniaty są tutaj. Trzeba je łapać, łowi się ryby, myje się rzeczy jak w myjce. Myć drzewa. Kurde, wszystko tu jest w tej grze. To wygląda jak Quest, to wygląda jak nasza gra. Wygląda jak... Się drzewa myje. Don't Starve, tylko jak Don't kolorowe. Starve, tylko Don't Cute. Don't Cute? Cozy Grove, czy myśmy, czy ja w to? Myśmy, no. Czy ja w to? Netflixowa. Bez reklam. Się. Netflix, hatfu. Hi everyone, I'm Dave Ettery, the co-founder. Cześć Dave, cześć Dawid. And I'm Jamie Antonis. Cześć Jamie. Jamie. Cześć Jamie. Cześć Dawid. Worldwide premiere of Cozy Grove Camp Spirit. We're really grateful to be a part of Day of the Devs alongside so many creative and inspiring developers. We started Spry Fox 14 years ago with the goal of making the world a happier place. This is the first game we're launching since we became part of Netflix. That's allowed us to focus all of our energy on Netflix. Graliście w coś już na Netflixie? And to bring it to all Netflix users without the nie, ale znam ludzi, co odpalili sobie Kentucky Route Zero na telefonie i zaczęli grać to w ogóle przez parę dni. Okej. But insanely cute ghostly bears. Each bear has a unique personality and backstory that unfolds through your interactions with them. Muszę sobie zrobić listę rzeczy tych Netflixowych, zobaczyć, czy to jest moment, w którym mam wykupić na miesiąc. We want Cozy Grove Camp Spirit to be a game that you can come back to at your own pace for months, if not years to come.
Ja grałem w Dead Cells na telefonie. Jak to się gra na telefonie? Nawet Assassin's Creed Mirage jest na mobilkach, no ale to nie jest powód, żeby w niego grać. Na pilocie? Nie, to się dzwoni do Netflixa i tak jak Fugo grasz. Wciskasz ten. Piip, piip, Fugolina, piip. Dziwnie, no to jest mało powiedziane. Hey, hello everyone. Hey. My name is Ben. Hey Ben. I'm founder and creative director at Studio Tolima. Benifer. Jesteś też mam wrażenie trochę blisko. And we are working on our first title, Koira. Ładniutkie. Koira. Jest piesek. Jezus, piesek się złapał. Koira is a narrative game where you wake up in a snowy forest and encounter a small puppy who got trapped. You set him free and together you go on a beautiful adventure. And set beautiful out adventure z pieskiem, yes. Kupiony. Is really the heart of our game. Ale jak zrobicie coś pieskowi... Koira, you go through a musical forest. To wam nie daruje. Revenge arc. For example, each character and animal in the forest is voiced by a different instrument. Ale się zakopał. And you can use their voice to interact with the world. To activate jeżeli pieskowi się coś dzieje, to... speak to musical animals and to earn the trust of the puppy. Puppy. And trust of the puppy. Through the story, you can also manipulate items puppy. And use your new companion's unique ability. Puppy. With puppy. You can solve puzzles. Puppy. But you can also just tak jak ten film z Keanu Reevesem, Speed, to po francusku jest Speed. Tak? Le Speed. As they journey through the winter wonderland, they encounter obstacles, they share laughs, and they save. Czy można grać pieskiem, czy piesek tylko wykonuje jakieś polecenia? It's also dangerous. Trzeba go uchylić. Mysterious hunters are lurking around and following them. Our goal with Koira is to create a universal. O, to jest zły piesek. Są dobre pieski, złe pieski. We want to create a game that is as immersive and intuitive as possible. It's a game without any text nor dialogue. O, nie ma żadnego tekstu i żadnego dialogu? Tak, i wtedy, tak jak Mike mówił, na Steamie po prostu masz, wiesz, wszystkie języki. Mm-hmm. Wszędzie gra jest promowana. Mm-hmm. Na każdym rynku. To jest sprytne. Contemplate and play at your own pace. We can't wait to share more with you. So if you'd like to be one of the first one to hear muszę about what we're up to and our upcoming demo, please head over to our Steam page to wishlist the game. Oira. Thanks again and we look forward Oira. To sharing Oira. More with you. Oira. Potem wrzucić na ten, na jakiegoś wishlistę. Demko w latem, już nie z lata, to jest czerwiec, dude. Especially one with a really elegant design that evolves as you play. Better yet if it's got a beautiful art style or a captivating narrative to play. On powinien jakieś tora grać w przedstawieniu szkolnym. All of that. This is Arranger from Indie Supergroup Furniture and Mats. Nico. Hola, soy Nico Recabarren de Mendoza, hey Nico. Argentina. Hace un tiempo hice un Argentyny. Tam Tartak robi ten zakupy często u ciebie. Może go znasz. Może go znasz. On wam pewnie PKB dość mocno pod... Nico mu wszystko pakuje do wózka. Kojarzy Tartaka? Probablemente te ha hecho soltar más de una risa con Carlos. Lo sé. Queremos traerles algo que se sienta fresco y ligero. Ojalá les guste este nuevo vistazo a Arranger. No, pokaż, co tam masz. Role Puzzling Adventure. Arranger. A, bo się przesywa. Przesywa się, zamiast postać, przesuwa się ją po tych. Ciekawe, ciekawe. To może być takie, że krwawi mózg. Tak, to baba is you. No. Widzę, jak to gram i Chad na mnie krzyczy, Quest na mnie krzyczy, Tartak na mnie krzyczy. W lewo, nie, w prawo. Jay jest rozczarowany mną, jak zawsze. Ale to nie musisz nic grać, come on. Argentyńska skarbówka, kojarzysz to tak, a pewnie tak. Bałem na wyszliście. Oni tam widnieją go na wpływie do budżetu państwa, jego... Damn. Fajny pomysł. Trzeba myśleć portalami. On which you'll find towns full of lovable weirdos to chat with. Gra o przesuwaniu role. Co ja mówię? Wilderness spaces to navigate, full of awesome puzzles and exciting mysteries. Chcesz w tubę? Przestań, Jane.
and dungeons teeming with monsters to puzzle your way past. Czemu można po wodzie chodzić, jak tam jest tratwa? Or through. Mnie już boli głowa. A tylko oglądam. We follow Gemma on her journey of self-discovery. Trochę mnie denerwuje, jak ta postać się rusza. Tak? She soon discovers a beautiful, inspiring. On się nie rusza. Czyli co, że on podnosi nogę, jak przesuwasz tą... Robi kroczki, ale... Podoba mi się paleta kolorów. No ładne. Też takie no... Arranger. Find out in a new type of role puzzling game. Arranger. Ranger launches on July 25th. Albo AR Ranger. There's never been a bigger red herring than the developer name Cozy Game Pals because no. Their idea of cozy is a little twisted. Here's your world premiere first look at the very first release from Blumhouse Games. Blumhouse Games, to jest to znowu. To jest znowu to. Budź się tartaka. Znowu to. Znowu to. A to fajnie wygląda. Znowu to Boruto, tak? Znowu to Boruto, no? To jest znowu to. It's totally empty. I hope the board looks as creepy as I imagine. Let's go. Ouija. Dlaczego w szkolnej szafce jest... Ouija board? Dlaczego jest Ouija board w szkolnej szafce? Don't worry, Viv. If any ghosts actually show up, I'll protect you. Mm-hmm. It's gonna be Mary. To już to grał. Nie. Podoba mi się wygląd tej gry. Takie... Taki nie wiem dlaczego, ma trochę vibe Little Big... City? Little Big Adventure? Tak? Tak się nazywało? Tak. Wiesz to chyba przez kształt tych postaci. Tak. Ale horrory to nie jest w ogóle moja rzecz. Postacie, które się pojawiają... To był taki lekki filtr. To by sobie jakąś dobrą zupę. Zjadłeś sobie jakiś mamen? Nie, bardziej właśnie jakiś kapuśniak bym sobie zjadł. Zrobiłem dobrą ogórkową quest, jak chcesz. O, też kwaśna, skręcna ryj, bo to musi być. No. Jest kwaśna i mogę nawet jajeczko na twardo dogotować, jak chcesz. Nie chcę, żebyś potem musiał ten... podwójnie naczynia mieć. No wyrzucam, wiesz, po... tak się robi. Kup jakiś tani garnek, żeby tu raz ugotowić. Screenbound. My name is Kyle McKeever and I am the developer of Screenbound. And Josh, you and I have been working together on Screenbound. Bisze się pyta, czy wódko stream. Jest kilka osób tutaj, na przykład toperzasty, którzy łoją od kilku godzin wódkę, tak. Czekaj, na czym to polega? On gra w 3D, ale jest na tym i przesuwa się tak, że... On gra w 2D, ale to jest w 3D. To jest też krew z nosa, ale to... To jest totalnie krew z nosa. To jest zajebiste w stylu tego... To jest taki sam gimmick jak to ten Viewfinder. To jest prototyp, tak? Jego... Tak to wymyślił, że jest... Wow. Okej, to mi trochę rozwaliło mózg teraz. Jak się obraca, to jest... On się obraca w 3D, ale nie obraca się w... Obraca się w 2D też. Boki. Nie, znaczy idzie prawo-lewo, ale nie wchodzi jakby w... Tak. So at first we're like, okay, let's maybe we can just do a 180 so you can at least go backwards because we were constantly moving forward in 3D space. So we tried that. That felt a little weird. And then at that point I was like, you know what? Since most of the games out there that people are familiar with are first-person shooter games, why don't we try FPS controls? And then you implemented an FPS controller and kept the 2D essentially the same. And for some reason it just miraculously worked. Ale czad. So the device itself that you use in Screenbound is a quantum device. How that works in the context of the game is that the 2D world that's presented on the screen is actually projecting an environment as a 3D world. Wow. Which is also how it works in the level editor because the level editor is 2D
and once you finish your level, oh fuck you, no, ale gnoje, no, taki edytor zrobić? Geometry out and creates a 3D world. Wow. Robisz sobie 2D, a reszta się dzieje sama w 3D. Szacun. Super Mario Maker Destroyer. Szwagier pieczoną karkówkę zrobił z kuchni. Zrobił karkówkę z kuchni? Ale z mebli czy... Powiedz szwagrowi, żeby się opamiętał. Z szafek? To jest absolutny mindfuck. To mi chciałbym... Muszę posłuchać jeszcze raz tego, jak oni to robili. Są różne gameboje. When I'm testing and developing, if I lose track of the 2D side, I'm always running into enemies. And that's how you die. The biggest risk in 3D is literally falling. Okay, czyli it's pretty clear cut though, because everything translates. Śmierć przez grawitację największy problem w 3D i przeciwnicy w 2D. Yeah, all that stuff crosses over, except some of the puzzle elements or some of the things you only see in 2D or you only see in 3D, like the fan. A też pijany napisałeś, że szwagier pieczoną karkówkę zostawił z kuchni. Misza. To nadal nie, no. A dobrą Misza. Karkówkę taką długo pieczoną bym sobie jadł z piwka. No. Piwka i miodku. To jest dalej to samo miasto, ale teraz już wygląda już bardziej jak Stany Zjednoczone. Mówię, to jest jakiś San Diego albo co? Ty nie rozumiesz. Zostawił. Zostawił, okej. Okay. Zostawił z kuchni. Misza, zostawił z kuchni. Karkówkę zostawił z kuchni. To nadal będzie miało to samo znaczenie, wiesz? But do you know what happened here at night behind closed doors? I'm Manny Zuchuk, the lead game designer of the Zookuzis game, and I invite you become a night zookeeper. Pikulka, mówisz, są hihopotamy. Hopotam. Wait, byliśmy w zoo, czemu się obudziliśmy jakiegoś... Bo to jest zookowe. Co? Można mieć psychozę albo zookozę. Strach iść do... Jesus Christ, strach iść do zoo. No ja nie chcę tak grać, nie chcę... The plot of Zookuzis was written in the best traditions of the thriller and horror genres. We aim to create... Nie, dziękuję. Inna Fomina. Dziękuję. Lovecraft and Edgar Allan Poe. We achieve this through lighting placement, color correction, hashtag Coops out. Hey no. Mobile veterinary station. Here to może być ciekawe. Smacznego. Życzę wam miłego czasu. Rozwierzątka. Jeszcze strzelił żyrafę w tyłek. Żeby spanko miała. Żyrafy nie powinny spać, bo się uduszą. Awesome! Co? No, i to jest gra. O nie, absolutnie nie. 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 Wygryw. Nie. Jesteś uprzedzony jesteś. Nie. Jeszcze hentajowe macki. Jak to będzie miał kołopak, po prostu. To nawet na mnie nie liczcie. Będzie. To nie są hentajowe macki. To jest ręka uprzejma. Ręka uprzejma. Pomocna taka, no. Pomocna dłoń. Uprzejma ręka. No, Misza pisze, wygląda jak tak na kupsa. Dokładnie tak. No, Misza też pisze, że ma karkówkę z kuchni. To jest wtorek. Nieważne. Planning out all the endings was quite challenging. We dedicated a substantial amount of time to To już jest ta godzina. Sorry. Every zookeeper is entitled to a service car. This one's mine. If you perform well tonight, you'll get one in the morning. Is that your wife? Should I tell her you're staying here for the night? Keep in mind, I'll lock you in until morning. Jesus Christ, nie chcę w to nigdy grać. Są pingwinki, musisz je uratować, Kups.
Ale my wstrzykujemy, popatrzcie im coś. Opiekujesz się. No, lekarstwo do kurwy. No one się zmieniają w jakieś... No bo musisz je wyleczyć. Frezydenty. Nie chcę leczyć zwierzątek, zmieniając je w największe potwory, jakie widziałem. Nie zmieniasz ich. No, nie widziałeś, co zrobiliśmy z żyrafą? Się. Ale to, my nic zrobiliśmy z żyrafą. On strzelił w tyłek żerafie, żeby monitorować jej zdrowie, a tam... I ona później zwymiotowała i patrzył się na nią przez jakieś okulary i się zmieniło w ten... Nie. Nic nie rozumiesz. Musisz pograć więcej w to, to dotrzesz. Z normalności. Today I'm thrilled to reintroduce our latest game. While waiting. Co to jest? Wygląda jak te gry, gdzie się szuka. While waiting. Szuka się Waldo. Gra o czekaniu i życiu. While waiting is a game about waiting. Jak w życiu. To happen. Waiting for the bus, waiting for the traffic. Zdjęcie karkówki z kuchni poszło na disco. Pozwolisz, że sprawdzę później, Misza, bo... Bo nie chcę. Czy ktoś naszego bohatera trzymał za ręce tam w tej, kolejce? Co się w ogóle dzieje? To będzie goty, coś czuję. Albo jest późno i widzę rzeczy, albo... Albo te gry są mocno... Mocno dziwne. Zobaczcie, ktoś nas trzyma. To rodzice to są. To nie są nasi rodzice. Stranger Danger! A będą być to, że musisz ten wybić, z bagażnika, musisz ten kierunkowskaz, tak, żeby mać. Tak, Stranger Danger. Ale ten pak mi się podoba. Fajnie jest narysowany, jest śmieszny. No. Ten tego one muszą mieć zeza. Bardzo ważne, żeby miał zeza zawsze. Tak robię takie coś, jak jest go rysowane przez Jawińskiego. Tak. No. O, tak. Albo nie wiem, tak. Lovenstina czy coś. Aha, ukradł mu kapelusz i wyrzucił, okej. Okay. Fajna gra. Glutko one-shotnął. Slimy tak mają. As you follow Adam's life, oh my god, jest trzeba czekać. No my god! Nie, odleciały, dobrze, Jezu. On odleciały, ale on nie. On miał nasrane na głowie. Tak, zajebiście. Peak comedy, to mi się podoba. Oh my god, to jest też do zapisania. To jest, ośmielę się powiedzieć, nawet w czwartek. At the waitlist. This next game really caught my eye. It's got cyberpunk vibes, horror vibes. Oh, cyberpunk vibes. Vibes. With this game, Toronto-based developer Rocket Adrift really captured something unique. Cyberpunk. Okay. Oh. Czemu? Czy ja nie wziąłem lekarstw, czy te gry są... Może za późno wziąłem. Może wziąłem za późno. Wpadłem. Ale tego While Waiting faktycznie jest demo. Ja sobie zaraz ciągnę. Te gry są pijane, no właśnie, nie? Pikutkę. Psychroma is a cyberpunk horror game. One of the concepts that we wanted to really emphasize was identity, what it means to be who you are, and how horrific it might be if that was stripped from you. To jest taki statement. Jeżeli to wybierasz na to nagranie, to... You don't know who you are. The idea of losing yourself, it seems like it should be the one thing that can't be taken away from you. To są Romek i McNally. Nie wiem. Nie wiem. To w jakiś dziwny, ta gra w dziwny sposób dotyka moje ADHD. Nie wiem, gdzie tu jest gra. Zaczyna mi się ADHD włączać, jak patrzę na tą grę. Chodzisz, rozmawiasz jakieś mini-gry, są
who you are and what you're dealing with, this kind of dystopian future. It's niepokojące. That's kind of horrific in itself. To jest jakaś novela. What happened? Masz literówkę. To happened. Decided to make them non-binary and biracial. Part of that is what like creates a rift in their ability to like, actually connect with other gone people. Home with extra steps. And so Psychroma was a great way for me to explore that part of myself, and, like not being black enough for the black community and obviously not white passing. And I've never really been able to explore that or really talk about that openly until now, I think. We like to write from our own perspectives, and I feel like that's really helpful for a certain kind of player that's looking for that in their narrative-driven games. It really is amazing to see people interact with the media you made and like get it. Wszystko jest dziwne w tym, ci ludzie, ich ubrania, ta gra, dialogi. Wszystko jest absolutnie jakby moje lekarstwo przestały działać. Way worth it. Psychroma. Nazwa pasuje. Psychroma. It's time to get cozy. And this game is about as cozy as it gets. James, gdzie ty jesteś? Jakie to jest miasto? Cozy to lubię. Not quite in the way you'd expect. By Tanant Games, this is Building Relationships. สวัสดีครับชื่อธนัทบุษยางกูลธนัทธนัทบุษยานากอลMyślałem, że moje nazwisko jest dziwne. Spelowanie. Nie mogłeś przeczytać. Nawet nie wiem, co przeczytałem. Nice. Ale fajne to było. Gra się w domu. No okej. Okay. Ja nie grałem domem od czasu... Czy będzie jakiś jeden normalny tytuł? Katalari Timasy. Gramy domem. Czy wszystko nie, jest jak pytasz? po narkotykach? In this game, you'll find yourself as a... Pójdę chyba zobaczyć tą karkówkę... O której jest Devolver. Misze. Ale to chyba już jest. Devolver jest za 20 minut. O, jednak Katamari Timasy. Ale domem, tak? Ale domem. Zamiast tym. Here to help introduce you to the Lucikiem. Damn, jaka karkóweczka. Or Millie, who's this tall windmill that Misza, ty jesteś jeszcze ten? Jesteś jeszcze jetlagnięty? Tak normalnie ma. You'll also find these Chesters hiding around the island. They're not looking for jak gry robione przez Frumowiczów, ej! Mieg robi gry. Jestem jetlagnięty. Tak myślałem. No, nie wiem. Okay. Nie wiem, czat. Nie wiem, czat. Można łowić samochody domem. Goty. A dobrze, że on ma książkę Asia, żebym wiedział, że interesuje się tym. Czy chcę łowić samochody domem? To jest pytanie, na które muszę sobie ja odpowiedzieć. To bardzo łatwe. Tak. Co myślisz z tej w książce Asia? Azję, różne typy. Różne typy Azji, tak? Wszystko pisane rasistowskim fontem. Żeby zrozumieć. Czy ktoś mi powiedział, że tego Yeti się nie trzyma na tym, na tej podstawce? Że można go... Ej, ja długo miałem go na tej podstawce. Ale nie trzymałeś go nigdy w ręce, jak gadałeś. Nie, bo come on. Nie, no bo come on. Właśnie, mam to samo pytanie. Last summer, Day of the Devs featured a little-known game that celebrates the everyday and turns it into something therapeutic. It became an absolute hit, and we're oh so happy to world premiere their latest DLC. Among Us. Among Us. Co to jest? Among Us. To będzie coś normalnego, prawda? Pierwsza normalna gra. Absolutnie nie. O, Secret Mode. This is Lucas. Here we are. To jest Łukasz. To jest kolejny ten. It's a game where you solve puzzles. Oh my god, tak. Tak myślałem. Oh.
In our game, you find stars with each DLC, of the little to the left. And we really leaned into this idea for our new DLC. Niepoważne. A little to the left, tak. Seeing Stars. Dziękuję. Jedyna normalna gra, która... Seeing Stars is all about multiple solutions. Istnieje. Moje nerwy. To, tak, to pasuje tu. Gdzie ten ołówek? Potworze. Some levels have up to 5 different ways to solve them. In total, there are 100 stars to discover. We've introduced interactive items that fold, flap, stick, stack, smash, and bounce. Od razu mi lepiej. Wszystkie można jingle jinglować. Jingle jingle. Dobrze. Taki puzzle już był z tymi słoiczkami. Myszki. Kotki. Myszki, kotki. Lubię. Tam jest zawsze kotek, który wszystko niszczy. June 25th. I w Game Passie ma być. Nice. And hello again, developed by the folks at Soup Island. You'll delve into ancient ruins, and thanks to a strange time dla ciebie zen, dla mnie OCD. No jak? You'll have plenty of time to explore every inch. They're the same picture. Pograłem trochę mnie w kurzu. Jak? To jest najbardziej uspokajająca gra, jaka istnieje. Jak to w wypakowaniu się. To też było fajne, no. And hello again. You play as a diligent postal worker. Śmiesznie chodzi ta postać. Tak, Questowi nie pasowało to chodzenie tam z tym przesuwaniem klocków. To mi tutaj coś nie pasuje z chodzeniem tej postaci. Ta furtka sobie biega, no. No biega sobie, okularki nawet podskakują przy bieganiu, ale... O. I wąski od... This is a dense game with lots of strange locations and phenomena. So a lot of your experience will consist of walking around... Unpacking było super, ale unpacking... Ryski, czy coś? Unpacking nie dało mi tego... OCD Zen, jakie daje mi as you explore, you'll discover that everything runs little on a clock. To the left. From the weather, to the tides, to the ancient circuits that power the ruins littered across the island. As you play, you'll also unearth a forgotten story about the people who populated this island thousands of years ago. Bardzo fajne miejsce jest ten kibelek w ogóle. Jest na piętrze muzeum jakiegoś w ogóle, bez żadnej zasłony, bez niczego. So you can reach your goals. Ja z moim wstydliwym pęcherzem tam w życiu. Nawet jakby był sam w muzeum? No jakby był sam, no. Crossing in the small town feel of Groundhog Day. The answer is hello again, coming in 2025. Hello again, wychodzi w przyszłym roku. So our next title, Tom the Post Girl, is a narrative adventure game by Zurich-based studio Oopsie Daisies. And aptly named as Tom, our main character has plenty of Oopsie Daisies of her own in this game. It has a twisted sense of humor and offers choices that are wondering, should I have done that? Yeah. Jak napisałem żonie, że to gra dla mnie, że mogę porządek zrobić na półce z książkami, a nie grę grać. Na mojej książce półkami wszystkie książki są kolorami, więc... And we are here to present you our debut title, Tom the Post Girl. Tom the Post Girl. Ale ładne. A z tym robi to Oopsie Daisy Studio, więc... Oopsies! Oni krzyczą tak, Oopsies, jak im zawsze wychodzi coś. Czemu piesek ma... Odgląda ludzi. I dlaczego ta wanna była... Jak wszystkie. What, to co się dzieje z tymi grami? Czemu tam był John Malkovich? No myślę, że ona jest uśmiechnięta cały czas tak. Accompany Tom on her duties delivering packages to the deranged villagers. I'm deranged or deranged with you villagers. Discover a great deal, come on. Perhaps too much, about the locals. What the hell? Wow. Co? Normalnie co biorą, devsi teraz? Co biorą młodzi ludzie? Kredyt. As you will follow her, you'll witness a wide variety of scenes, each more disturbing and chaotic than the last one. Nice. No to też jest must play. Widzieliście ten w szafie tego kolesia? Czy tylko ja zauważyliście, że na tym Day of the Devs są prawie same świetne gry, a na tym poprzednim to prawie nic nie było? Nie wiem, ja tam znalazłem więcej.
turning her into a pick up or deliver, może wybrać czy otworzyć paczkę, jak wiesz, że coś jest zbyt pojebanego. Aha, i można konia opryskać tym, co w nie... Można popełnić przestępstwo federalne. No. Aktorem Jim jest. Super. Co jest? Co jest? Wychodzę. To jest Tom. To pozdrawiam. No. Quest, co jest? Ja to będę grał. Oni nawet nawet bluzę od tej gry. To, ale tylko dla niego starczyło. Bo sam zrobił. Reszta ma bieliznę. This next game is based in Jakarta and it's full of lots of life stuff. Happiness, sorrow, music. It's called Afterlove EP and it's awesome. Hello. Hello. My name is Sasha. And I'm Hola. The Sasha the Post Girl. Of the upcoming narrative game Afterlove PP. Afterlove PP? Okej, to będzie normalne przynajmniej. To będzie jakiś Refraction Period, to się nazywa. To będzie jakiś dating po prostu taki. This game is about a musician in Jakarta who hears the voice of his girlfriend after her death. Come on, Rama, get up. To będzie normalne. Okej, to będzie taki. Dealing with loss and grief, to nie będzie nic dziwnego. And finding your true self in the bustling city of Jakarta. This game was the golden child of my best friend, the late Musiela, Tom to może nie być żeńskie imię, ale to raczej jest odniesienie, że Tomboy. And I know how much he loved taka this project, słów, rozumiesz. He would want nic the world to listen to this story. So we are more than honored to pick up the torch. W ogóle nic już nie rozumiem. Fahmi loved Jakarta very much. I'm always the fajnie mówić Jakarta. Introvert side of our friendship duo. Jakarta. Jakarta. All the wonderful places in Jakarta. Tak jak Jay się mówi. Nie Jay, tylko Jay. And most of those places made it into the game. Like the places where he got ramen, or where he would get his coffee, or like where he would poza tym, że się porusza. Music. And I've enjoyed exploring those places in the game, like we used to do. We've had the pleasure of working with a wonderful shoegaze band from Jakarta. Jakarta. They are very brilliant. sorry, whoa, I can't really tell you about them. Like, they are so good. And Lava a to, a to od ludzi, którzy robili Nights in the Woods, to kiedy ma? Coś było, coś kiedyś się pojawiło? Ostatnio? Co oni robili? Robili też jakąś kolejną grę. A, ma taka długa nazwa chyba. No, no, no. We are also really happy to be working with our main artist Soyatu. Trochę im schodził. No, to jest to characters with his very distinctive art style and also his love. Słyszeliście, że ten, że ponoć Silksong ma być na tym, na Xboxie? Released that yet, but we expect it to be released. A było podejrzenie, że nie będzie? So, please. Były tylko głównie podejrzenie o tym, że nie będzie. Thank you so much for your support. Serio, a co to jakiś było hacking od Sony? Czy co? Nie, ale no wiesz, Silksong już jest trochę memem, nie? We all need a good mystery. Wszyscy czekają, ale nikt już nie czeka, tak. Razem z Darkness, Darkness czy nie będzie nigdy? Silksong kiedyś wyjdzie. Darkness czy nie wyjdzie nigdy? Jimmy Ozer, nie chcę cię popędzać, ale Devolver się zaczyna za chwilę. My brother makes me promise not to go to the Oasis. Mm. Ale to jest też na tym kanale? Też. Chyba nie. Oj. Chyba jest właśnie na ich, dlatego ja potrzebuję chwilę, żeby znaleźć link do YouTube. Devolver nie będzie porąbany, bo Devolver 15 urodzin obchodzi Volvi. No. To będzie to family show. Będzie normalne, family show, będzie tort, będą świeczki. Śpiewanie. A tutaj baba jakieś zielone pomidory z robakami ściąga z drzew. A jakie chcesz ściągać z drzew? Czerwone? Popatrzcie na tą grę. But a key difference is that you don't hold objects in your inventory. Patrzę ładnie. You have instead our thoughts and concepts and ideas like a detective pinboard and you have to connect them with the world around you. Or mention them in conversations in order to progress.
Boję się trochę, powiem wam. Boję się, że młodzi chcą robić takie gry teraz. Wszystko dziwne. Wszystko dziwne, wszystko... Wszedłem na kanał Devolvera na Twitchu i mają w opisie voted best video game label ever 2009, 2010, 2011, 2013, 2018, 2069. Okej, okay. Nice. Nice. Wszyscy są pijani. Wszyscy młodzi, którzy robią grę, są pijani. Ale zauważ, że to mnie martwi. Te style graficzne są na tyle różne, że są unikalne. Nie no, super, ale oni są wszyscy pijani. I naćpani, tak. The future is now, old man. Ty pijesz wódkę, toperzasty, więc nie powinieneś zabierać głosu. Też jesteś pijany jak oni. Pożyczasz ten szczęście z przyszłości. I will never stop looking for answers. The game is set to release on September the 16th. Piłka mówi, że była jakieś na rozmowie w studiu robiącym gry i powiedzieli, że nie przyjmą jej, bo nie jest pijana, no? And in the meantime, on behalf of the whole team, thanks again. Widzę to. Widzę to. Widzę to. Ufam Pikutce. U Majka na interwiu byłaś, czy co? Ufam ci, Pikutkę. Road 96, Lost in Harmony, 1111, Memories Retold. John, 5 minut. Out of France has had a pretty prolific run. Wymienił kilka gier, które są słabe, no. I co? Spoiler alert, it hasn't ej, on wymienił tam ten, Interstate 76. To była... A to tego nie strzałem. To była król gra. Hi everyone, we are Alicia and Ayub from Jigsaw. Ta Interstate była super. Project that we've been working on for the past 3 years since Road 96. We are really excited to present to you our new game. Ci ludzie, którzy mają przekute tutaj, wiedzą, że ja nie mogę się przestać patrzeć w to miejsce? Oni bardzo dobrze wiedzą. Że ja robię wszystko, walczę ze sobą, aby mój wzrok... Yep. To wygląda fajnie. Okej, ale już jest, widzę, pijani, już ludzie to robili też. Przez chwilę było normalny czat. Oj, gof. Ale już robią to... Czy Day of the Devs wie, że jest Devolver po tym? Albo Devolver wie, że oni... Chyba nie. Z Ozinem? Uciekł. Ciekawe. I Lobin. Okej, okay, Road też było, nie? Wybory. Tam się gdzieś zatrzymywałeś na tej trasie, też takie podejmowałeś wybory, które miały. Ale tutaj tam. Przynajmniej to ten gameplay jest ciekawszy. Tides of Tomorrow. Okay. With Day of the Devs, our mission has always been to celebrate the creativity, diversity. Proszę bardzo, Aaron Greenberg się nawet gdzieś tam. We strive to give a voice to emerging and underrepresented talent. Dobra, oni chyba kończą to. And to connect players with developers and their games. For more than 10 years, we've featured hundreds and hundreds of games at in-person events, and our digital showcase have been watched by tens of millions of fans globally. Dobra, skończcie to, panowie, bo ja muszę Devolver odpalić. Free admission for attendees, free to watch our streams, and free for developers to participate. It's common for developers to participate. Tak, chyba skończę tutaj, bo już nie będzie gier, oni już kończą. Czacie, szybkie siku, kawkę, herbatkę, ok? I widzimy się za 4 minuty z powrotem na Devolverze. Bajo! We want to continue doing Day of the Devs forever, but we're not going to lie, these events and shows cost a lot, and fundraising is hard. We're so enormously grateful to everyone who has supported us all these years. But for